jak ugrillować półprosiaka. Całość zajmie 16 godzin, więc zacznijmy od sprzętu i przygotowania. Tutaj mamy beczkę ze złomu do robienia węgla. Żeby nie było za prosto. A tutaj mamy naszego grilla, którego robił mój ziomek. Przed rozpoczęciem przygotowujemy drewno, które dzielimy na małe kawałki, średnie i duże. Rozpalamy ogień w naszej maszynie do robienia węgla i w grillu. I po około godzinie, jak mamy ładny żar, idziemy po świnie. Jest ona cholernie ciężka, więc taczka będzie niezbędna. Wrzucamy ją na grilla mięsem do dołu i pieczemy w 130 stopniach w ten sposób około godzinę. Po tym czasie obracamy mięso znowu, zakrywamy i pieczemy przez następne 9 godzin, utrzymując temperaturę od 100 do 130 stopni. W tym czasie jedyne co robimy, to kontrolujemy temperaturę, patrzymy, czy mamy odpowiednią ilość węgla i czy pies nie podejmie heroicznej próby ataku na świnie. Po 10 godzinach całkowitego pieczenia mięso wygląda tak i jest to moment, w którym... Zapraszam Was do zaobserwowania tego kanału, bo nie jest on taki jak wszystkie inne. Czekajcie na część drugą.